Początków techniki fotograficznej, o której Wam dzisiaj opowiem, można szukać w epoce baroku. Zaskakujące? Możliwe, bo o aparatach fotograficznych przecież raczej mało kto wtedy marzył. Technika, której dzisiaj się przyjrzymy, nazwana została na cześć nadwornego malarza króla angielskiego Karola I, Antoniego van Dycka, który podobno jako pierwszy zaczął używać charakterystycznego dla barokowych malarzy odcienia brązu, podobnego do odcienia odbitek omawianej dzisiaj techniki. O jakiej technice fotograficznej mowa? Oczywiście o brązie van Dyck. Ale przejdźmy do rzeczy. Aby zrobić odbitkę w brązie van Dyck, potrzebujecie azotan srebra, który pewnie znany jest Wam już z innych technik fotograficznych. Jest to silny utleniacz, który powoduje powstawanie trudnych do usunięcia plam, a gdy dostanie się do oka, może oślepić. Warto więc pracować w nitrylowych rękawiczkach i goglach ochronnych. Kwas winowy, który jest produktem ubocznym fermentacji wina, stosowany m.in. w medycynie jako środek na różnego rodzaju dolegliwości układu pokarmowego, czy w kosmetykach lub jako dodatek do żywności. Oraz cytrynian amonu żelaza, znany Wam z cyjanotypii, który ma też swoje zastosowanie w medycynie jako środek kontrastowy. Przyda się zatem woda destylowana albo przynajmniej demineralizowana, 3 zlewki po co najmniej 100 ml, plastikowe łyżeczki do odmierzania oraz butelka z brązowego szkła, w której będziemy przechowywali gotowy roztwór. No i oczywiście waga jubilerska. Przygotujemy po 100 ml roztworu wodnego każdego z tych odczynników, co pozwoli nam otrzymać 300 ml roztworu brązu van Dyck. Najpierw sporządzimy 2,7% roztwór cytrynianu amonu żelaza. Odmierzam zatem 2,7 g i to jest zlewka oznaczona literą A. Następnie potrzebny będzie 4,5% roztwór kwasu winowego, więc odmierzam 4,5 g tego odczynnika i to jest zlewka B. Zlewka C to 12% roztwór azotanu srebra, odmierzam zatem 12 g. Następnie każdy odczynnik dopełniam wodą destylowaną albo demineralizowaną do 100 ml i mieszam aż do całkowitego rozpuszczenia. W ten sposób otrzymuję wodne roztwory naszych trzech składowych brązu van Dyck. Kolejnym krokiem będzie połączenie tych trzech roztworów. Do brązowej butelki wlewam kolejno cytrynian amonu żelaza i kwas winowy, po czym delikatnie mieszam. Następnie dodaję azotan srebra. Używam butelki z brązowego szkła, gdyż po dodaniu ostatniego składnika emulsja staje się światłoczuła. Na koniec jeszcze raz wszystko delikatnie mieszam. Na drugi dzień emulsja jest gotowa do użycia. Do van Dyck używam papieru do akwareli o formacie większym niż negatyw, z którego mam zamiar zrobić odbitkę, i pędzla, który nie ma żadnych metalowych części, które mogłyby wejść w reakcję z naszym roztworem fotograficznym. Przyda się też szklany albo plastikowy pojemnik na roztwór i filtr, przez który przefiltruję go przed użyciem. Roztwór jest już światłoczuły, więc dalsze czynności należy przeprowadzić w bezpiecznym oświetleniu, co dla brązu van Dyck oznacza z dala od źródeł światła UV, takich jak na przykład światło słoneczne. Do filtrowania używam brązowego filtra do kawy do ekspresu przelewowego, dlatego że są one dla naszego roztworu neutralne chemicznie, łatwo dostępne i dobrze zatrzymują wszelki osad. Gdy roztwór jest już przefiltrowany, nanoszę go pędzlem na kartkę.
Ruchy pędzla raz wzdłuż kartki, raz w poprzek są nieprzypadkowe. Dzięki temu mam pewność, że roztwór równomiernie wniknie we włókna papieru. Gdy papier przestaje błyszczeć, mogę przystąpić do suszenia. Najlepiej będzie powiesić go w ciemnym pomieszczeniu, aż wyschnie sam, ale można sobie pomóc suszarką do włosów nastawioną na zimny strumień powietrza. Bardzo ważne jest, aby papier był całkowicie suchy, nim wykonamy dalsze kroki. Obraz na tak uczulony papier kopiujemy stykowo z negatywu. Możecie wydrukować sobie taki negatyw na folii, możecie użyć prawdziwego negatywu zrobionego na filmie fotograficznym, albo możecie zrobić fotogram, jak to robiliśmy w cyjanotypii. Ja naświetlę odbitkę z negatywu szklanego 4x5 cala, który zrobiłam kilka lat temu, gdy poznawałam technikę suchej płyty żelatynowej, o której film też znajdziecie na tym kanale na playliście dla fotoalchemików. W kopioramie, którą u mnie stanowi szklana antyrama z przeciętym na pół tyłem, umieszczam najpierw uczulony papier emulsją do góry, a następnie negatyw emulsją do dołu, po czym przykrywam szkłem i spinam klipsami metalowymi tak, by negatyw na całej powierzchni równo przylegał do papieru. Teraz mogę przystąpić do naświetlania. Ja najbardziej lubię światło słoneczne. Dla osiągnięcia lepszych półtonów albo gdy wasz negatyw jest niezbyt gęsty, zamiast w pełnym słońcu lepiej jest naświetlać w otwartym cieniu. Takie naświetlanie trwa wprawdzie dłużej niż w pełnym słońcu, ale dzięki temu nie jest tak agresywne i otrzymacie większą rozpiętość tonalną. W porze zimowej, gdy nie ma zbyt dużo promieniowania UV, do naświetlania możecie użyć na przykład domowego solarium. Nieduże urządzenia do opalania twarzy, używane, można kupić w przyzwoitej cenie. Po kilku minutach papier zmieni kolor na brązowy, a my sprawdzimy, jak wygląda naświetlony obraz. Jeśli widzimy zarówno szczegóły w światłach, jak i w cieniach, a zdjęcie sprawia wrażenie prześwietlonego, możemy uznać, że nasz papier jest już wystarczająco naświetlony. Czas przygotować proces wywołania i utrwalania. Utrwalacz jest dwuskładnikowy. Podobnie jak większość fotograficznych utrwalaczy, zawiera tiosiarczan sodu, który wzbogacamy węglanem sodu. Natomiast do jednej z pierwszych kąpieli przyda się szczypta kwasu cytrynowego. Do przygotowania roztworów, podobnie jak poprzednio, używamy wody demineralizowanej. Przyda się też litrowa zlewka, menzurka do odmierzania odczynników i waga. Odmierzam 30 g tiosiarczanu sodu, który rozpuszczam w 400 ml wody destylowanej. Następnie dodaję 2 g węglanu sodu i dopełniam wodą do 1 litra. Pierwsza kąpiel polega na wypłukaniu papieru w wodzie destylowanej lub przynajmniej demineralizowanej przez 5 minut. Drugie płukanie jest podzielone na dwie części. Najpierw minutę w zwykłej wodzie, następnie minutę w zwykłej wodzie z porządną szczyptą kwasu cytrynowego. Natomiast w ostatniej kuwecie mamy nasz utrwalacz z tiosiarczanu sodu i węglanu sodu. Tutaj kąpiel trwa standardowo, czyli 3 minuty.
Po wyjęciu odbitki z kopioramy, oczywiście znów pracuję przy bezpiecznym oświetleniu. Po utrwaleniu odbitkę należy jeszcze wypłukać przez 30 minut pod bieżącą wodą. Tak wygląda nasze dzisiejsze zdjęcie. Jeżeli nie chcecie przegapić następnego filmu, to subskrybujcie ten kanał. A jeśli chcecie więcej fotoalchemicznej wiedzy, to dołączcie do fotoalchemików. Jak to zrobić, znajdziecie w linku w opisie do tego filmu. A tymczasem, następnym razem opowiem Wam o najbardziej malarskiej technice fotograficznej, w której rozwój Polska ma niemały wkład, a o której słyszał prawie każdy z Was i która była prawdopodobnie najpopularniejszą ze szlachetnych technik fotograficznych w ubiegłym stuleciu, czyli o technice gumowej. Do zobaczenia!